6 czerwca wspominamy świętego Filipa, diakona. Diakon Filip był prawdopodobnie Żydem. W Dziejach Apostolskich nazywany jest także ewangelistą. Znalazł się w gronie 7 powołanych dla obsługiwania stołów. Po śmierci Szczepana udał się do Samarii i tam ochrzcił maga Szymona. To on pouczył i ochrzcił dworzanina królowej egipskiej, Kandaki. To samo źródło podaje, że głosił następnie Ewangelię od Azotu do Cezarei. Tam też wedle tradycji miał zamieszkać, jak utrzymuje m.in. święty Hieronim, któremu w roku 385 pokazano w Cezarei dawne mieszkanie Filipa. Miał ponoć 4 córki obdarzone charyzmatem proroctwa. Nie wiadomo jednak, czy okruchy wiadomości na ten temat odnoszą się do niego, czy też do apostoła o tym samym imieniu. Podobnie niepewne są informacje o jego śmierci w Hierapolis. Klemens Aleksandryjski utrzymuje, że Filip był wspomnianym w Ewangelii świętego Mateusza i świętego Łukasza uczonym w piśmie, do którego Pan powiedział: pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie umarłych. Jego liturgiczne wspomnienie Grecy umieścili pod dniem 11 października, natomiast w kalendarzu rzymskim przypada ono właśnie 6 czerwca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby ich modlitwa i przykłady pobudzały nas do wiernego naśladowania Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.